Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć o nowym projekcie, który zapowiadam w przestrzeni miejskiej, a mianowicie Ogrody Wiedzy. Chcemy zbudować w 18 dzielnicach 18 tego typu ogrodów wiedzy. Wszyscy wiemy, jaką nieprawdopodobną popularnością cieszy się Centrum Nauki Kopernik. My chcemy, żeby w każdej dzielnicy Warszawy znalazł się tego typu ogród, który będzie zachęcał młodzież do robienia swoich własnych eksperymentów, który będzie również zachęcał do swobodnego myślenia. Będzie można wykonywać eksperymenty z dziedziny fizyki, optyki, mechaniki, wszystkich instrumentów, które będą swobodnie stały w tym parku, będzie można samodzielnie używać, dokładnie tak jak to jest w Centrum Kopernik. To jest plan, który chcemy zbudować w 18 dzielnicach. I widzicie Państwo, na przykład będą tego typu eksperymenty jak kołyska Newtona, zachowanie pędu. Dzieciaki same będą mogły eksperymentować, same będą mogły uczyć się samodzielnego myślenia w każdej warszawskiej dzielnicy. I będziemy zapowiadali więcej tego typu projektów, które będą dotyczyły przestrzeni miejskiej, śladem ogrodów wiedzy, a w kolejnych tygodniach będziemy Państwu pokazywali kolejne pomysły i kolejne wizualizacje. Czy macie Państwo jakieś pytania? Tak, panie pośle, jakbyśmy mogli podsumować ten plan na ostatnią prostą przed ciszą wyborczą. Jaki jest pana sztabu plan? Zaczynamy o 17:00, zaczynamy konwencją. Później ja będę rozdawał ulotki, będę w Rembertowie, a 24 ostatnie godziny zaczniemy o godzinie 12:00 w nocy tutaj na Ursynowie i ruszamy w Warszawę, w te miejsca, które są ważne dla warszawianek i warszawiaków. I będziemy pracowali przez 24 godziny non-stop, aż do rozpoczęcia ciszy wyborczej. Patryk Jaki w tych ostatnich wywiadach mówi o tym, że pana wygrana i pana zwycięstwo w Warszawie to oznacza pozostanie tych starych układów, tego co było do tej pory, że właściwie to nie będzie żadnych zmian. I się Patryk Jaki zdecyduje, dlatego że bez przerwy zmienia zdanie w każdej sprawie. Ostatnio mówił o tym, że właściwie trzeba mądrze kontynuować to, co było robione, bo chyba sprawdził, że większość warszawiaków pozytywnie ocenia rządy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Natomiast ja od 8 miesięcy mówię dokładnie to samo. Są takie rzeczy, które muszą być kontynuowane, na przykład kwestia dotycząca rozwoju Warszawy, jeżeli chodzi o infrastrukturę. I właściwie każdy kontrkandydat zapowiada to samo. Natomiast ja chcę się skoncentrować na tych priorytetach, które są związane z jakością życia, czyli kwestia takich jak edukacja, opieka senioralna, służba zdrowia, zieleń, właśnie przestrzeń publiczna, o której dzisiaj mówimy. I oczywiście, że będą zmiany. Ja jestem innym człowiekiem niż Hanna Gronkiewicz-Waltz. Przede wszystkim mam małe dzieci, jestem młodszy, jestem bardziej liberalny i przede wszystkim uważam, że po tej fantastycznej fazie rozwoju infrastrukturalnego dzisiaj musimy się skupić na jakości życia. Ale to też możemy to zrobić dzięki tej pracy, którą wykonała pani prezydent. To jeszcze na koniec o samorządach, ale zostawiając prezydenturę, tylko o sejmiki chciałem zapytać. Z takiego matematycznego punktu widzenia dla Koalicji Obywatelskiej, co będzie sukcesem? Obronienie władzy w ilu sejmikach? Ja bym chciał, żebyśmy mogli rządzić w większości sejmików, albo sami w Koalicji Obywatelska, albo w koalicji z PSL-em. I wydaje mi się absolutnie realne, żeby większość sejmików została obroniona, dlatego że współpraca choćby pomiędzy dużymi miastami a sejmikami jest niesłychanie istotna. Choćby Warszawa, jeżeli chcemy rozwiązywać problemy komunikacji miejskiej, problem smogu. Dzisiaj po raz pierwszy mamy przekroczone poziomy smogu. Musimy współpracować z Mazowszem, musimy współpracować z sejmikiem. Także ja mam nadzieję, że większość regionów zostanie utrzymana, że będzie dalej w rękach sił demokratycznych. Proszę bardzo. Moje pytanie jest, co sądzi pan poseł o spocie dotyczącym uchodźców, jeżeli chodzi o PiS? Budowanie polityki na strachu to jest coś, z czym trzeba walczyć. Budowanie polityki na rasizmie, faszyzmie i budzeniu tych najgorszych demonów. W związku z tym ja nie będę tego w ogóle komentował. Ja będę z tym walczył, bo zależy mi na tym, żeby Warszawa była dla wszystkich. Jaka jest pana opinia, dlaczego PiS w spocie odnosi się do uchodźców w ogóle? Proszę pytać polityków PiS-u, dlaczego robią spoty, które nie mają nic wspólnego z kampanią wyborczą i dlaczego dalej próbują budować politykę na strachu. Ja się do tego nie chcę odnosić. Ja zapowiadam jasno w swoim programie, w Warszawie nie ma miejsca na faszyzm, rasizm, ksenofobię, na budzenie strachu. Tutaj nie ma płcieni. Tutaj albo ktoś jest za faszyzmem, za rasizmem, próbuje to rozgrzeszać, próbuje to usprawiedliwiać, albo ktoś tak jak ja jest przeciw temu. Tradycja naszego miasta nie pozwala, żeby w ogóle tego typu sentymenty były podgrzewane. Ja się z tym nie zgadzam i zawsze będę z tym walczył. A właśnie to jeszcze pytanie o ten spot, który Państwo dzisiaj opublikowali. Spot, w którym Warszawa, jak rozumiem, mówi do Patryka Jakiego, tak? Taka jest idea.
Zobaczycie Państwo, będzie konwencja, będą spoty, będziemy też mówili o tym programie dla Warszawy, ale również przede wszystkim o pobudzeniu pełnej mobilizacji w tych ostatnich godzinach. Także o tym będziemy mogli porozmawiać po godzinie 17. Dziękuję Państwu bardzo, dobrego dnia wszystkim życzę i do zobaczenia w takim razie na konwencji i później podczas tych 24 godzin. Dziękuję.